Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani. Witamy Was w czasie naszych rekolekcji wielkopostnych razem z Maryją. Dzisiaj czwarte cierpienie, które przeżywała Maryja. Konsekwencja trzeciego, czyli złożenie do grobu. No ciężko sobie, wiecie, wyobrazić, żeby Maryja, która była pod krzyżem, później nie odprowadziła swojego syna do grobu. W końcu to jej syn. I choć nie ma tego zapisanego w Ewangelii, że Maryja tam poszła go odprowadzić, no to popatrzmy, co nam podpowie błogosławiona Katarzyna Emeryś. Mężczyźni niosący ciało Jezusa weszli z nim do groty, postawili je na ziemi, wypełnili część grobu wonnościami, rozpostarli na to chustę tak wielką, że zwieszała się jeszcze ku ziemi i dopiero wówczas złożyli tam najświętsze ciało Jezusa. Uścisnąwszy je po raz ostatni i skropiwszy łzami miłości i smutku, wyszli z groty. Zaraz też weszła tam Najświętsza Maryja Panna. Usiadła w głowach grobu na dwie stopy wysokiego i z płaczem pochyliła się nad zwłokami swego dziecka jedynego, by je uścisnąć po raz ostatni. Myślę, że Maryja też tam płakała, że łzy leciały jej po policzku. Katarzyna Emeryś opisuje to, że przytuliła go po raz ostatni. Wiecie, nie wiem, jak to jest chować kogoś bliskiego. Nie chowałem jeszcze nikogo tak mi bliskiego z mojej najbliższej rodziny, ale jako ksiądz towarzyszę wielokrotnie przy różnych pogrzebach wielu osobom. I te pogrzeby są trudne dla wielu osób. Czasami widziałem, jak ludzie przychodzili, kładli róże na trumnie, ale też widziałem takie sceny, kiedy ktoś nie mógł się pogodzić ze śmiercią i rzucił się na tę trumnę. I był wielki płacz, wielki spazm. Rozmawiając z różnymi ludźmi, nieraz słyszę też, jak przeżywają to, że ktoś umarł, że już go nie ma, że już nie ma tej osoby. I nie mogą pogodzić się ze śmiercią tej osoby. Co Maryja zrobiła? Przytuliła Jezusa i wyszła. Przytuliła i wyszła. Ciężko nam jest nieraz zostawić to cierpienie śmierci przy grobie danej osoby. I w tym tygodniu zapraszam Cię do takich dwóch rzeczy. Jeżeli czujesz, że nie pogodziłeś się z jakąś śmiercią osoby tobie bliskiej, pojedź nad jego grób, nad grób tej osoby. Pomódl się przy tym grobie. Popłacz tyle, ile trzeba i zostaw tę osobę. Przytul duchowo tę osobę i oddaj ją już i tyle. Powiedz do zobaczenia w niebie, do zobaczenia przed Bożym tronem. I druga rzecz. Jeżeli nie masz też nawet takiej możliwości, żeby pojechać na ten grób, to zapraszam Ciebie, czy masz tą pierwszą możliwość, czy drugą, żebyś za tę osobę się pomodlił. Żebyś w intencji tej osoby odmawiał codziennie 10 różańca po to, żeby to odcięcie nastąpiło razem z Maryją. A Maryja wyprowadzi Cię już z tego grobu, w którym ta osoba została. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.